widzowie. Taki dzisiaj odcinek nieplanowany. Nie planowałem jechać na giełdę staroci. Zimno, minus 2 stopnie. Ale wypiłem kawkę i się namyśliłem, że pojadę. Zobaczę, czy w ogóle będą tu sprzedawcy z monetami. O ile będą, fajnie by było, jakby mieli jakąś carską Rosję, bo ostatnio się zachwyciłem tą carską Rosją. Ale nie ma co tu się spodziewać cudów. Sprzedawców trochę mało. Wcale im się nie dziwię. Sam grzeje tyłek. Ty? Będziesz sprzedawał. Tak? Tak, no. Źle? Dzień dobry. Dobry. Proszę, kurczę, przynieść monety. No dobra. To jeszcze tutaj będzie fotografował. Przyniosę, jak w dobrej cenie pan sprzeda, to czemu nie? To przyjdą. Ale bieda, żeby monet nie było. Co nie za ma. Czasy, dobry. No. Nie ma, ja nic nie poradzę. No i tak, kochani, handel jakiś tam jest, ale szału nie ma, mało sprzedających. Niektórzy się rozpakowują dopiero, chyba za wcześnie przyjechałem. W każdym razie uśmiałem się, bo trzymałem w ręku telefon przygotowany, żeby sobie coś nagrywać. No i miałem kupca na telefon, więc wtedy, kiedy nie chciałem czegoś sprzedać, to są kupcy. No i śmiałem się sam do siebie, no i... I tyle z dzisiejszego, chyba będzie wypadł. Do następnego, cześć. No i tak, kochani, moi drodzy, dobrze, że się jeszcze wróciłem, bo sprzedawcy, tak mówiłem, zaczęli się rozkładać. No i akurat tutaj jeden ze sprzedawców, który jest też moim subskrybentem, rozkładał towar. Zagadałem. Akurat miał monety, bo on tutaj handluje głównie militarką, ale miał monety, więc dobrze, że się wróciłem i też dałem mu tutaj troszeczkę zarobić. Niech kurna tutaj za to marznięcie coś tam zarobi. Więc moi drodzy, oczywiście wziąłem sobie 5 franków, 1873. Łacińska Unia Monetarna. Bardzo mi się te Herkulesy podobają, więc sobie go zawinąłem, jednego Herkulesa w cenie 120 zł. Tak, pogadaliśmy sobie tutaj troszeczkę o szaleństwie cen. Szaleństwo niesamowite. No ale cóż, takie czasy. Szaleństwo potrwa. Trwa. Oczywiście tutaj Zosia dostała prezent. No nie spodziewałem się, że jeszcze Zosia, dzięki temu, że tutaj udziela mi się, pomaga w filmach, kurna, będzie też dostawała prezenty, więc wielkie dzięki dla prezent dla Zosi. No i co, no i kochani, no i do następnego. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.